sportowego Puchar Europy. Poprzednie spotkania w tej hali mogli oglądać tylko widzowie telewizji Polonia. Dziś dzięki tej stacji ogromno sympatyków poszerzono zostało o widzów programu drugiego, którzy zobaczą obszerne fragmenty. Przeciwnikiem wicemistrzów Polski w siódmej kolejce jest włoski Benetton Treviso. Poprzedni pierwszy mecz tymi zespołami wygrali Włosi 111-81, a teraz pierwsze piątki zespołu. Rozpoczęło się właśnie minutę temu. Mirosław Kabała. Przechwycona piłka przez zawodnika Benettonu, ale pierwsze piątki, tak jak powiedzieliśmy, w drużynie Nobilesu. Olszewski, Kabała, Jankowski, Griszczuk i Wardach. A w drużynie włoskiej Andrea Grassi z numerem 5, Massimo Jacopini z 6, kapitan drużyny, Petar Naumowski z 10, Orlando Woodridge z 8 i Stefano Rusconi z 15. Biera Jankowski i kontrata. Kabała. Jeszcze raz Jankowski, teraz nie będzie problemu. Tak jest. I remis po 3. Piękna asysta Mirosława Kabały. Mirosław Kabała, który przez kilka dni chorował, dopiero teraz kończy anginę. Jeszcze wczoraj miał temperaturę i Roman Olszewski efektownie kończy akcję i prowadzenie na Nobilesu 5-3. Wspaniały dopis, podobnie jak we wszystkich poprzednich spotkaniach drużyny Nobilesu. Budycz. Potknął się o własną nogę. Jacopini. Nie dał rady zablokować. Punkty zaliczone. Jeszcze przewinienie Jankowskiego. Trochę narzekali przed tym spotkaniem koszykarze Nobilesu. Wybity palec Griszczuka, który właśnie jest teraz przy piłce. Oprócz tego przeziębienie, podobnie jak Henryka Wardacha, który jeszcze odczuwa... Trzy punkty, Roman Olszewski. Skutki niedawnego upadku na głowę. No ale muszą walczyć. Taka jest kolej. W odpowiedzi Jacopini. I z boku, a właściwie zza linii końcowej rozpoczyna Nobiles. Agresywnie bronią koszykarze Benettonu, ale wspaniale indywidualnie Igor Griszczuk. Odpowiada trener Wojciech Krajewski. Grać więcej właśnie jeden na jeden, indywidualne akcje. Te wszystkie akcje mniej więcej wyglądały w ten sposób, że Naumowski miał piłkę przez 20 kilka sekund i ostatnie dopiero oddawał partnerom albo sam decydował się i znowu tym razem Gracis za 3. No niewątpliwie zawodnicy Nobilesu muszą grać bardziej uważnie w obronie, blisko, bo wszyscy gracze, którzy są w tej chwili na placu zespołu Benettonu, to świetnie rzucający zawodnicy, ale teraz wspaniała asysta Olszewskiego do Jankowskiego. Na razie mniej widoczny Woodridge, który teraz ma piłkę, ale tam Henryk Wardach próbuje z nim walczyć, pomaga mu Olszewski. Bezbłędne jako trzy punkty. Trzy próby rzutów za 3 punkty, wszystkie celne. Wtedy jeszcze w tej drużynie grał Toni Kukoč, który przed przejściem do NBA, do Chicago Bulls właśnie w drużynie Benettonu występował. I pokazał się w ofensywnej akcji Orlando Woolwich, faulowany i czas dla Nobilesu. Pierwsza przerwa w meczu. 20-12 dla drużyny gości. Chyba to, o czym rozmawialiśmy z trenerem Krajewskim przed meczem, że nasi koszykarze nie są przyzwyczajeni do takiego wysiłku, jaki spadł na koszykarzy Nobilesu. Liga, rozgrywki pucharowe, podróże. Ciężkie wyjazdy. Teraz Wardach przeciwko niemu, Rusconi. Zawodnicy o podobnych warunkach, pięknie. Mógł skończyć Mirek Kabała, ale zakończył całą sprawę Jankowski. 21-14. Prowadzą Włosi. Naumowski. Znakomicie panuje nad piłką. I kolejny zawodnik próbuje swych szans za linii, za 3 punkty. Ragazzi też celny. O procent celności rzutów zawodników włoskich jest znakomity w tych pierwszych minutach meczu i dzięki temu wyraźne prowadzenie, na razie 8-punktowe po rzucie Tomasza Jankowskiego. Naumowski. Moim zdaniem powinna drużyna Nobilesu jednak próbować bronić wyżej, agresywniej. Ta obrona jest taka bardzo statyczna, pozwalają graczom włoskim na zdobywanie niemal bezkarne punktów. Troszkę za wolno rozgrywane są te akcje drużyny Nobilesu. Do końca. I to powinny być punkty zaliczone, tak? Akcja rzutowa rozpoczęła się wyraźnie, dużo wcześniej. Naumowski, Janin, Ragazzi.
Jakopini za trzy. Pierwszy niecelny rzut, ale znakomicie dobijał Wianini. O, wysoki mężczyzna, 2,10 wzrostu. Zbiera Warda. I jest szansa na podanie. A, nie zauważyli tam, gdy Szczuka był z przodu. Jankes. Bardzo ładna akcja Tomasza Jankowskiego. Nomoski. Nie myli się. Znakomity zawodnik, rzeczywiście. No, ale trzeba bronić. Nie można pozwolić mu na metr dystansu, na rzuty swobodne, bo wtedy trafia bezwzględnie. Ej, zupełnie niepilnowany. Griszczuk, Kabała. Dwa punkty rozgrywającego Nobilewski. Ruskoń. Teraz przy Ruskonie Jankowski. Poprzednio zmagał się z nim Henryk Wardach i rozpoczyna Kabała. Griszczuk dynamicznie, znakomicznie. Przydałby się jakiś celny rzut za trzy punkty. Kabała, ale za dwa. Niedokładnie. I Tomasz Jankowski. Rzeczywiście podoba się Tomek Jankowski. Pod tablicą, szczególnie tą atakowaną, nie boi się wyższych zawodników włoskich. Teraz faulował Wianin. Tak wyraźnie, biodrami. Tomek po powrocie reprezentacji ze Stanów mówił, że podpatrywał tam dobrych graczy, że kilka akcji sobie zapamiętał, próbuje je wykorzystywać w lidze i w meczach pucharowych. No i chyba coś w tym jest rzeczywiście, bo jest wyróżniającym się graczem. Ale trzeba bronić, nie można pozwolić Gratisowi na takie rzuty jak w tej chwili. No i teraz długo, rozsądnie, mądra taktycznie drużyna przy swoim prowadzeniu nie musi się spieszyć. Wianini. Ładna akcja, piękny pivot w prawą stronę. Aj, nieprzemyślana akcja i Naumowski musi skończyć dwoma punktami. No i oczywiście trener Wojciech Krajewski reaguje natychmiast. Przypominam, Mirosław Kabała jeszcze przeziębiony, też zmęczony. A Igor Griszczuk, na razie najskuteczniejszy gracz Nobilesu. Zresztą najskuteczniejszy w całych rozgrywkach. Gracis za trzy, celnie. Ale zawodnik zawodowy, który gra w koszykówkę od lat, kiedy ma dużo miejsca przed sobą, musi z takiej pozycji po prostu trafić. A Włosi rozsądnie, spokojnie. Tak zwany koszyczek. Naumowski. I znowu nikogo przy nim nie było. No, ale przewaga zespołu włoskiego wyraźna. 20 punktów. No, Ruskoni tam łokciami przy młodym Pietrzaku mocno pracuje. No, myślę, że taki mecz dla młodego zawodnika Nobilesu. Dobre doświadczenie, oczywiście. Przetarcie jak najbardziej. Jeszcze raz szybko biega do kontrataku Woolrich. 36 lat już prawie. Znacznie lepiej grają w obronie zawodnicy Benetton. Ciężko. Dobrze Pietrzak. Aj, szkoda, że nie trafił, ale Henryk Warda. W pierwszym meczu wyraźnie Henrykowi Wardachowi we Włoszech to spotkanie się nie udało. Nie zdobył żadnego punktu wtedy. A tutaj już kilka razy. I znowu Woolrich. Już zupełnie rozluźniony. I przy tych wszystkich przeciwnościach, jakie dotknęły zespół Nobilesu. Olszewski. Nie przestraszył się. Ładnie. Skiba za trzy. Wszystko było. Jeszcze Griszczuk dobijał. I koniec pierwszej części. 57 do 40. 27 punktów przewagi. Po 20 minutach gry prowadzą koszykarze Benettonu Treviso. Griszczuk. Jeszcze raz. Bardzo odważnie i skutecznie. Pod koszem Ruskoni, walczący z Wardachem. Dobra obrona Wardacha i po raz drugi przechwycił piłkę. Kawał po prawej stronie Olszewski. Do Griszczuka będzie próbował za trzy. Dobra akcja, bardzo dobra akcja. Gracis, który nie doskoczył, asekurował pod koszem własnym. No ale znacznie mniej celnych rzutów za trzy punkty drużyny Nobilesu.
Rusconi. Uric. Dwa punkty. Mimo przewagi, jaką ma drużyna włoska, ich obrona bardziej mi się podoba. Jest agresywniejsza, wyżej ustawiona. Stąd tak ciężko zawodnikom Nowilesu wyjść na dogodną pozycję rzutową. Proszę popatrzeć, teraz Henryk Bardak miał trochę miejsca i wykorzystał tę sytuację. Dwa punkty. Ale dwie bardzo ładne akcje Mirka Kawały. Raz do strzech Kliszczuka, teraz odegrał świetnie do stojącego na wolnej pozycji Bardaka. Jakopin. I zmiana ustawienia obronnego zespołu Nobilesu. Strefa. Zobaczymy, czy to poskutkuje. 2-1-2. Obrona strefowa. Grac. Wspaniale. Przeciw obronie strefowej właśnie tak trzeba grać. Trzeba penetrować strefę podkoszową. Świetne podanie. Jeszcze raz Kawała. Do Kliszczuka. Znakomite podanie. Kilka słów o trenerze włoskiego zespołu, Mike D'Antoni. Jak mówiłeś, już Włoch amerykański. Pochodzenia Amerykanin. Grał zresztą w lidze NBA również w latach 73-76 w takim zespole, który wtedy istniał, Kansas City Omaha. Później na zakończenie kariery jeszcze dwa mecze w San Antonio Spurs w sezonie 76-77. Potem przyjechał do Włoch, gdzie grał długie, długie lata w Mediolanie. Później został asystentem trenera i trenerem. A teraz Henryk Bardak za 3 punkty. I 9 punktów przewagi tylko. No więc 8 punktów odrobione przez 3 minuty drugiej części spotkania. I doping publiczności. Wspaniała jest ta publiczność we Włocławku. Mirosław Kabała, piękna akcja. Zabrał piłkę na Ołmińskiemu. 2 punkty i 7-punktowe prowadzenie. Oby tak dalej. Zmieniła się sytuacja. Jakopini do Ruskoniego. Ulrich. I z góry, tak jest. Kliszczuk. Bardzo ładna akcja Henryka Bardaka. I 7 punktów, ciągle utrzymuje się taka przewaga Benettonu Trevisa. Ładne odegranie na Ołmowskiego i za 3 punkty Jakopini. Właśnie jego rzuty wtedy w Atenach w półfinałowym meczu rozstrzygnęły o awansie. Teraz zrewanżował się Roman Olszewski. Bardak. Za 3 próbuje. Kliszczuk sprytnie odsunął na Ołmowskiego. Pierwszy pojawi się tymczasem z 9, Maurizio Jankowski. Rusconi ciągle spychający Bardacha. Nie ma nikogo pod koszem, za mało piłka między zawodnikami Nobilesu wędruje. Musi na indywidualną akcję zdecydować się Kliszczuk, ale jeszcze do stojącego blisko Jankowskiego. 6 punktów przewagi, 69-63 dla Benettonu Trevisa, 12 minut do końca meczu. Za 3, no właśnie, właśnie, te rzuty za 3, którymi tak imponowali w pierwszej części meczu Włosi. Ponownie Massimo Jakopini już drugi raz w drugiej części spotkania za 3. 72-63. Kliszczuk do Olszewskiego. Przeszkadza Jakopini. Teraz Kliszczuk za 3. Też celnie. Festiwal rzutów za 3 punkty. Zmienili także Włosi system obronny. Próbują strefą i znakomicie wykorzystał to Igor Kliszczuk. Szkoda tej sytuacji, bo byłoby już blisko teraz. 72-66 na obu za 3 punkty. Penar na Ołmowski. Rzut taki właściwie zupełnie niesygnalizowany. Wydawało się, że może równie dobrze podawać piłkę, a on wyprostował rękę. Wpadła za 3 punkty. Znakomita asysta Mirosława Kabały do Igora Kliszczuka. Piękna. Spodziewał się na Ołmowski pomocy Rusconiego. Ma właśnie pretensje do swojego partnera z drużyny, że nie zestawiał.
Naumowski, Kabała próbuje wyżej, bronić agresywniej. Minął go Naumowski i znakomicie. Jeśli już minie, to jest praktycznie bez szans. Griszczuk odważnie, przestraszył się jednak w ostatniej chwili chyba. Rąk Rusko niego i znowu Naumowski, Woolrich, tak jest. Tę akcję już widzieliśmy kilkakrotnie w spotkaniu i czas. Nie, kontuzja okazuje się. Griszczuk, oj. A my jeszcze raz oglądamy tę akcję. I Woolrich skończył, który w pierwszej części spotkania tylko krótko grał. Kontuzja nosa, krwawienie i siad na ławce. A teraz znakomita akcja Romana Olszewskiego. Ragazzi. Naumowski cały czas prowadzi grę zespołu. Wspaniale wypatrzył Ruskoniego. Znakomita asysta. Piękne podanie Naumowskiego. Przypomnijmy, w drużynie Nobilesu pozostały jeszcze oprócz tego dwa spotkania. Jak do tej pory dwa zwycięstwa. No i bez szans na awans do finałowej czwórki. Wydaje się, że do play-offu wyjdą z naszej grupy, z tej grupy, w której gra Nobiles Włocławek, właśnie oglądany Benetton i hiszpański Taures Vitoria. Dlatego też od czasu do czasu młodzi chłopcy muszą wycierać parkiet, ponieważ po tej walce w parterze podłoga jest śliska, niebezpieczna. Dobrze, Griszczuk. Mirosław Kawała. Dziesięć punktów. Podrywa jeszcze do obrony Igor Griszczuk, a tu jego piękna asysta do Kawały jeszcze raz. I właśnie wejście wychowanka Turowa z Gorzelec. Dwa punkty. Tymczasem niecelnie Włosi, kontratak, ale osamotniony Griszczuk przeciwko trzem zawodnikom Benettonu. Niecelnie Olszewski. Jest szansa na zmniejszenie przewagi. Za trzy punkty Kabała. 84 do 77. 4,5 minuty do końca meczu. Przegrana nie będzie żadną ujmą, hańbą oczywiście. Jeszcze raz Kabała, tym razem Jankowski wysoko, teraz on za trzy i też celnie. No proszę Państwa, robi się bardzo ciekawie. 86 do 80, 4 minuty do końca. 6 punktów przewagi zespołu Benettonu Treviso. No i znowu wszystko może się zdarzyć. Woolrich wysoko. Jakopini do Ruskoniego. Tak, te rzuty za trzy są bardzo niebezpieczne, szczególnie w wykonaniu Jakopiniego. Trzeci rzut w drugiej części spotkania i trzeci celny w wykonaniu tego zawodnika. Uspokaja grę. Nie mają się co śpieszyć zawodnicy Benettonu. 3 minuty 20 sekund do końca, 9 punktów przewagi. A Naumowski jeszcze raz za trzy, jeszcze raz celnie. I czas dla trenera Wojciecha Krajewskiego. Tak, pozostaje ciągle wynik 92 do 80 na minutę 45 sekund do końca. Naumowski teraz sam. Nie szukał partnerów, rozegrał no rewelacyjnie, ucieka jednym zwodem, jednym kozłem. Nie mamy w tej chwili obserwacji statystycznych, ale procent celności z gry Naumowskiego i jego kolegów jest znakomity w tym meczu. Tymczasem Roman Olszewski. 83-96, 50 sekund do końca, Gracis i Jakopini. Zakończył akcję. Oba zespoły już nie przykładają się zupełnie do obrony. Spokojne rozgrywanie. Ostatnie 36 sekund. Kabała. Olszewski dobijał niecelny rzut Henryka Warda. 25 sekund do końca. 98 do 85. No i pewnie Włosi będą chcieli rzucić 100 punktów w tym meczu. Zobaczymy, czy im się uda. Grazie. Woolrich wysoko, Rusconi pod koszem, Naumowski po prawej stronie. Długo będą starali się do końca rozgrywać, 5 sekund, Gracis wykorzystał szansę, setny punkt koszykarzy Benettonu, jeszcze ostatnia sekunda, już nieudana kontratak, 100 do 85, 15 punktów przewagi zespołu włoskiego Benetton Treviso, który pokazał nam rzeczywiście europejską koszykówkę w spotkaniu przeciwko wicemistrzom Polski. Ale należą się duże pochwały koszykarzom
Nobilesu Włocławek za to spotkanie. Mimo tylu przeciwności, kontuzji, chorób, jakie w ostatnim czasie spotkały zespół, zaprezentował szczególnie w drugiej części, na początku drugiej części, bardzo efektowną, skuteczną koszykówkę i te momenty gry, kiedy Nobiles już był bardzo blisko na 6-7 punktów, rzeczywiście były dobrą koszykówką w wykonaniu polskiego zespołu. Przed naszym mikrofonem trener Nobilesu Włocławek, pan Wojciech Krajewski. Panie trenerze, jak oceni pan to spotkanie z perspektywy dwóch różnych części jednak, pierwsza i druga? Pierwsza wyraźna przewaga Benettonu Treviso i wydawało się, że Włosi jeszcze bardziej odjadą, jak mówi się w koszykarskim języku, że to zmęczenie właśnie pana zawodników po tych kontuzjach, po chorobach da o sobie znać, a jednak druga połowa była bardzo dobra w wykonaniu. No to mogę być tego zadowolony, bo dotychczas byliśmy specjalistami, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, ale o obronę. W drugiej połowie od początku, żeśmy postawili strefę, okazało się to skuteczne na Włochów. No, dysponowali dzisiaj niesamowitym rzutem i praktycznie to zadecydowało, że wygrali w takim stosunku. Myślę, że w momencie, kiedy było 5 punktów, 7, mieliśmy dwa razy piłkę, gdybyśmy tam potrafili zdobyć jakimś rzutem za 3, a myśmy w tym momencie zrobili dwa błędy i to był taki decydujący moment, że Włosi jednak utrzymali przewagę do końca. Perspektywa następnych meczów. Czeka was teraz bardzo ciężki okres. Mecze praktycznie co drugi dzień. No nas okres ciężki spotkał od momentu, jak żeśmy się do tej grupy zakwalifikowali. No niestety takie są zasady gry w pucharach i tak grają grupy zawodowe. A czy wy się już czujecie naprawdę zawodową grupą? No nie, my się nie czujemy zawodową grupą, bo jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Włosi wczoraj jak przyszli na trening, to spytali, czy mogą poprosić o jeden trening na sali, na której będą grać, prawda? Czy jeżeli podjechał autokar pod lotnisko, oni włożyli bagaże i czekali na samolot, na autokar, który ich zabierze do Włocławka. Myślę, że tylko po bagaż ten autokar podjechał, więc tu już istnieją, prawda, takie różnice, chociażby w tym zawodostwie, a nie mówię o, prawda, już graczach, bo jednak Amerykanie grają i to tacy, którzy po więcej jak 10 lat w NBA. Dziękujemy bardzo, prosimy. Dziękuję. Jeszcze Tomka Jankowskiego, który bardzo szybko rozpoczął od kilku przewinień. Prosimy bardzo Tomka Jankowskiego do nas. Tomku, dzisiaj w tym meczu chyba szczególnie trudno było grać tobie i wysokim zawodnikom. Mieliście naprzeciwko siebie Rusconiego, Woodridge'a, zawodników znakomitych, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no i też o umiejętności. Zgadza się, są to podstawowi zawodnicy w lidze włoskiej. Zresztą Stefana Rusconiego już pamiętam, jako gdy grałem w reprezentacji młodzieżowej, graliśmy przeciwko właśnie reprezentacji Włoch i już wtedy oczywiście było wiadomo, że jest to facet, który ma ogromną masę, ogromną siłę i trzeba naprawdę, chciałbym w taki sposób grać i tak wyglądać jak on. Szybko złapałeś 4 przewinienia osobiste. Dlaczego tak się stało? No zgadza się, jest to od kilku już meczy, mogę powiedzieć, mój mankament. No staram się bronić jak najlepiej mogę, staram się pomagać chłopakom. Muszę oczywiście na tym popracować, bo okazuje się, że sędziowie niestety chyba mnie za bardzo nie lubią. Chyba jedyny sposób na to, aby dzisiaj ustrzec tych przewinień i dogrywania piłki do centra, było wyprzedzanie go, gra od piłki. Nie udawało wam się. Zgadza się, takie było założenia, że jak najwięcej akcji być przed zawodnikiem, przed centrem. Jednak jeszcze raz potwierdzę to, że są to zawodnicy tak obszerni, tak siłowo grający, że naprawdę jest bardzo, bardzo trudno wyjść przed nich. Poza tym odnoszę wrażenie, że wasza obrona dzisiaj była zbyt luźna. Ogromnie duża ilość rzutów za 3 punkty. No właściwie my to mówimy bez obrony. To nie było bez obrony, ale mieli metr wolnego placu na to, aby oddać rzut. Spadało wszystko. Zgadza się. No, widocznie w ich taktyce jakoś kilka zasłon jest tak po prostu opracowanych, tak dobrze wykonanych. Tak, poza tym mają wielu zawodników, którzy potrafią za 3. Tam nie ma jednego, dwóch, tylko praktycznie wszyscy w zespole potrafią. Do każdego byłoby dochodzić. Oczywiście, no okazuje się, że za mało siły nasi zawodnicy, może nie tak przebijaliśmy się na zasłonach, jak to powinno być zrobione i dlatego nie dochodziliśmy. Wspomniałeś o tym, o za mało siły. Właśnie jak to wygląda z tą siłą w zespole wśród kolegów? Siłę cały czas jako taką trenujemy na treningach, jest regularnie siłownia. Ale gracie praktycznie 7 zawodnikami, i ligę, i puchary. Zgadza się, no właśnie jest to nasz mankament i o tym już się mówi w Polsce. Okazuje się, że jest 7 zawodników tylko. Jeszcze jakaś kontuzja ewentualnie, która by wykluczyła jednego z nas, tak jak było na ostatnim meczu z Heniem Wardachem. Okazuje się, że gra 5-6 maksymalnie ludzi i jest to naprawdę bardzo, bardzo duże obciążenie, patrząc jeszcze, jeśli chodzi na przykład o ligę i o puchary. Okazuje się, że jest to troszeczkę za dużo. A teraz porozmawiajmy o przeciwnikach. Z tych, którzy grają w waszej grupie,
Kto jest najlepszy według ciebie? Wydaje mi się, że mimo wszystko nasz dzisiejszy przeciwnik, Benetton, jest, tak jak jest moje zdanie, jest najsilniejszą drużyną. I na drugim miejscu postawiłbym Hiszpanów, z którymi przegraliśmy tydzień temu. No, czyli drużyny, które zajmują pierwsze i drugie miejsce, w odwrotnej kolejności niż ty powiedziałeś, ale to jeszcze może się zmienić w trakcie rozgrywek. Tak, Benetton u siebie gra z Hiszpanami. Tomek, ja cię chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Czy granie w pucharach jest dla was przyjemnością, satysfakcją czy męczarnią? No, troszeczkę trudne pytanie. Znaczy, może tak, wiadomo, że jest to wielka, wielka przygoda. Dla mnie jest to zupełnie nowe doświadczenie, bo do tej pory grałem. Ty nie grałeś jeszcze w Lechu, jak Lech grał w finałowej ósemce. Tak, do tej pory moje występy pucharowe kończyły się na drugiej rundzie. Tutaj mam możliwość pogrania naprawdę na szerokich wodach w Europie z najlepszymi zawodnikami, z najlepszymi zespołami i ja to traktuję jako naprawdę bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Okazuje się z drugiej strony jednak, że te mecze pucharowe przy tak okrojonym, że tak krótkiej ławce są troszeczkę dla nas zamęczące, wyczerpujące i niestety no, odbicie w lidze jest... No właśnie, przegraliście dwa mecze w lidze, to się może jeszcze odbić w dalszej części rozgrywek. Zgadza się, nie chciałbym o tym mówić. Dziękujemy bardzo, Tomek Jankowski był naszym gościem. Dziękujemy ci, Tomku. Proszę Państwa, no cóż, kolejny mecz za nami, przegrana Nobilesu 85-100, różnicą 15 punktów, ale myślę, że było to dobre widowisko, które mogło się Państwu podobać. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za dwa tygodnie na meczu przeciwko Broceni Ryga. Kłaniamy się, do widzenia. Do widzenia.